Dziękuję bardzo. Jestem może najstarszym tu uczestnikiem, może nie, ale chciałem się zapytać pana Włodka Czyżastego o jedną sprawę, którą tu nie poruszyliście. Chodzi mi o sprawiedliwość dla tych ludzi, którzy walczyli w minionym okresie w mundurach i bez mundurów. Ja oczywiście nie byłem w mundurze, ale chodzi o tą sprawiedliwość, że ci ludzie zostali pozbawieni należnych im apanaży i pensji i do tej pory ten problem jest nierozwiązany. Czy potraficie to rozwiązać, wprowadzając sprawiedliwe sądy? Bo to tylko o to chodzi. Rozumiem, że pan pyta się o służby mundurowe, tak? Proszę pana, nie mógł pan lepiej trafić. Naprawdę. Wiem o tym wszystko. Służby mundurowe. Służbom mundurowym zostały zabrane uposażenia dwa razy. Raz zabrała Platforma Obywatelska. Była sytuacja taka, że w związku z tym, że powstała szczelina między framugą a drzwiami, PiS dokończył zabierania praw nabytych. Jeżeli chodzi o te prawa nabyte, chciałem panu powiedzieć, że razem ze służbami mundurowymi przygotowaliśmy projekt ustawy. Zebraliśmy 300 tysięcy podpisów. Lewica zebrała 200 tysięcy podpisów pod tym projektem ustawy. Ten projekt ustawy oczywiście przepadł, ale jest. Za chwilę będziemy współrządzili. Wydaje mi się, że jest konsensus na opozycji w sprawie oddania praw nabytych, które tym ludziom zostały zabrane. Jesteśmy jedyną partią i jedyną formacją, która podpisała ze Stowarzyszeniem Służb Mundurowych takie porozumienie, że nie wejdziemy do żadnego rządu, który nie zagwarantuje zwrotu praw nabytych dla tego środowiska. Jestem jedyną osobą, która to podpisała. Są partie, które o tym mówią, są partie, które to podpisały. To jest dla nas ważne zobowiązanie, dlatego że zostali oszukani ludzie, dlatego że zabrać komuś prawa nabyte jest po prostu świństwem i tym świństwem obciążamy. I to już nie chodzi w tej chwili o opozycję. To jest świństwo, które zrobiła najpierw służbom mundurowym Platforma Obywatelska, potem PiS. To trzeba naprawić. Wiemy, że Platforma Obywatelska chce to z nami naprawić i wierzymy w to. Czy tak się stanie? Idąc za pytaniem Tomasza Niedzieli, jesteśmy gwarantem tego. Jeżeli te rzeczy nie będą realizowane, będziemy rozmawiali mocniej i ostrzej, gdyż koalicja polega na tym, żeby mieć ponad 230 głosów. Jeżeli koalicja rządząca straci te 230 głosów, to premier, nawet jakby był najpiękniejszy, najinteligentniejszy, najprzystojniejszy, najbardziej fantastyczny, najlepiej wychowany i bez względu na to, ile będzie przebywał na zachodzie naszej Europy, nie będzie premierem. Po prostu tak działa demokracja. Proszę państwa, dziękujemy wam serdecznie.